MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Razem możemy więcej. Pozdrawiam, Marcin Waliński. Będąc dobrze odebranym... Jeżeli mówimy o Plus Lidze, no to zaczynałem w Bydgoszczy, kiedy tak naprawdę ciężko było się przebić do tej całej Plus Ligi, bo no, grali bardzo klasowi zawodnicy. Ja miałem okazję w Delekcie spotkać takich zawodników jak Stefan Antiga albo Marcina Wike. Grałem również z Dawidem Konarskim, Andrzej Wrona, także był ten naprawdę skład potężny. Później był gdzieś tam Grzegorz Szymański, Piotr Gruszka, Paweł Wojski, także naprawdę nazwiska takie bardzo klasowe. I były to inne trochę czasy, jeżeli chodzi o siatkówkę niż teraz, bo było trudniej. Było trudniej się na pewno przebić i ten cały ten taki sportowy tryb inaczej wyglądał po prostu. Także Bydgoszcz to było 6 sezonów, jeżeli dobrze pamiętam. Potem trafiliśmy na rok do Olsztyna. 2 lata Będzin, 2 lata Zawiercie. Teraz jestem tutaj. Znaczy, lata na pewno, które dużo mi dały, to na pewno Bydgoszcz, no bo tam się rozwinąłem i tak jak mówiłem, też dużo klasowych zawodników, więc to też dla mnie była naprawdę duża podpora i rozwijanie swoich umiejętności siatkarskich. Ale sezon, który dał mi również dużo, no to był sezon w Będzinie, gdzie zacząłem grać jako podstawowy zawodnik i to było takie... Dla mnie na tym etapie kariery najważniejsze, żeby grać jak najwięcej. Ja właśnie w Będzinie mogłem się realizować. Potem był drugi sezon. Przychodząc do Zawiercia też udało mi się wywalczyć miejsce w podstawowej szóstce. Także moje całe siatkarskie życie to jest walka tak naprawdę, którą podejmuję każdego dnia, jeżeli chodzi o swoją pozycję na boisku i o to, żeby pokazać po prostu, że potrafię grać w siatkówkę na wysokim poziomie. Pamiętam, nie za dobrze, ale pamiętam, bo przyszedłem na trening tak naprawdę namówiony, żeby po prostu przyjść i zobaczyć, jak wygląda piłka siatkowa. Po tym treningu stwierdziłem, że to może być naprawdę fajne i łączyłem dwie dyscypliny, bo w tamtym czasie jeszcze trenowałem karate, więc to było tak, że pół tygodnia chodziłem na karate, a pół na siatkówkę, więc w końcu przyszedł taki czas, że musiałem wybrać co i jak, kiedy, więc postawiliśmy na siatkówkę ze względu na to, że była jakby większa możliwość rozwoju w tej dyscyplinie, ale też po prostu ten sport zaczął mi się podobać i to było dla mnie... Ta gra mnie fascynowała i to było fajne, że przychodziłem na trening i była ta fascynacja, że i ta fascynacja do dzisiaj mi się nie nudzi, że ja przychodzę i daję z siebie 100% na każdym treningu, nieważne jak jest ciężko, także ta pasja i ta fascynacja to na pewno było to. Czy pierwszy trening? No pierwszy trening, tak jak mówię, no był taki niezbyt dobrze zapamiętany przeze mnie, ale od tego pierwszego treningu się zaczęło i tak naprawdę tym ludziom, którzy mnie namówili na to, żebym przyszedł, to teraz mogę podziękować. My już o tyle się przyzwyczailiśmy, jeżeli chodzi o to życie, bo takie jest po prostu nasze życie i do tego trzeba się przyzwyczaić, a my się dosyć łatwo przyzwyczajamy do nowych rzeczy, lubimy nowe rzeczy, też poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, także to nie jest tak, że chcemy gdzieś wyjeżdżać i gdzieś wyjeżdżamy sobie gdzieś tam, tylko po prostu tak naprawdę idziemy tam, gdzie jesteśmy chciani, tak? I przychodzimy do klubu tam, gdzie mogę grać i jestem mile widziany. Jeżeli chodzi o życie prywatne, no to mamy córeczkę, która jeszcze nie chodzi do szkoły, więc nam jest o wiele łatwiej, bo przedszkole można znaleźć tak naprawdę w każdym mieście siatkarskim i to nie jest żaden tam, nie jest to po prostu problem. Ale no, pojawi się na pewno dylemat, kiedy zacznie chodzić do szkoły, ale to jeszcze trochę czasu mamy. Ale nie cierpi nasze życie prywatne na tym. Uważam, że dobrze się w tym odnajdujemy. Oczywiście, no wiadomo, że w trakcie sezonu mało mnie jest w domu i tak dalej, ale no taki jest
taka jest ta praca moja i to jest tak naprawdę całe nasze życie, więc wydaje mi się, że dobrze się bawimy. Przychodzę do klubu, gdzie będę miał nowe wyzwania i te wyzwania tak naprawdę czystą kartę, czystą kartę ze względu na to, że znowu będę musiał udowodnić wszystko na boisku, że jestem wart tego, żeby grać w tym zespole i reprezentować barwy Śląska, Suwałki, więc wydaje mi się, że to jest na pewno pierwsza rzecz. Druga rzecz to zawsze idziemy do klubu tam, gdzie jesteśmy mile widziani i tam, gdzie nas chcą, więc tutaj był pozytywny odzew ze strony klubu na moją osobę. Tak naprawdę były oczywiście negocjacje i tak dalej, dogadaliśmy się, nie było z tym jakby większych problemów, także wydaje mi się, że to jest taka na pewno druga rzecz. A trzecia rzecz to nowe miasto, nowi ludzie, nowe znajomości i nowa przygoda. Super. Znaczy generalnie ja jestem pozytywnie nastawiony, bo byliśmy w rok w Olsztynie i Suwałki bardzo przypominają te tereny. No i ja jestem po prostu zachwycony i mam nadzieję, że będzie nam się tutaj podobać, że my się odnajdziemy jako rodzina, córeczka odnajdzie się też w nowym otoczeniu. My to, w sensie ja i żona, to nie będzie raczej problemu. Także ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony i też bardzo się cieszę, że znaleźliśmy naprawdę super lokum, naprawdę w super lokalizacji. Nie przykułam do tego jakiejś tam dużej uwagi, w sensie takim, że muszę coś wrzucić albo gdzieś tam, że muszę się gdzieś pojawić, tylko po prostu no, robię to, bo to lubię, tak? Gdzieś tam co tam nowego, jakieś fajne zajawki gdzieś tam się pojawią, jak na przykład ostatnio malowanie butów, gdzieś tam takie rzeczy nowe, dla mnie oczywiście, ale też staram się pokazać gdzieś tam, co tam powiedzmy siatkarze, taki siatkarz jak Marcin Waliński robi gdzieś tam w okresie tym wakacyjnym. Dobrze się bawię przy tym, no i to też mi jakąś tam sprawia frajdę. Oczywiście nie jestem takim człowiekiem, że siedzę cały czas w telefonie i tylko wrzucam co tam porabiam, ale no jestem aktywny, lubię to, bo to mówię, sprawia mi frajdę, ale przede wszystkim priorytetem dla mnie jest rodzina, a potem jakieś tam inne rzeczy, a przy okazji jak jesteśmy z rodziną, to też dużo zdjęć wychodzi, wrzucamy też razem, jak to wygląda u nas i wydaje mi się, że jest to pozytywnie odebrane gdzieś tam przez drugą stronę właśnie tych obserwujących. Cały czas gdzieś tam w małej ilości przybywają albo też zostają ze mną, więc wydaje mi się, że ta treść, która jest przekazywana, jest odpowiednia. Także fajnie. To, co mogę powiedzieć na pewno i zagwarantować od siebie, bo wiadomo, że jesteśmy drużyną i musimy wszystko, że tak powiem, zgrać na cacy, za przeproszeniem, ale to, co mogę zagwarantować, to na pewno walka o każdy punkt i ze swojej strony i na pewno też ze strony całego zespołu, bo to ten zespół charakteryzowało i wydaje mi się, że będzie charakteryzować teraz w tym sezonie, więc gwarancja na pewno to, gwarancja walki i charakteru, który na pewno pokażemy w całym sezonie Plus Ligi. MKS Śląsk, Malów, Suwałki. Razem możemy więcej.